idę na obóz! Ja mam złe przeczucie. A kiedy poznamy tego drugiego opiekuna? Teraz! To on naprawdę? Uff, to już koniec. Tak się cieszę, że już są wakacje! Też czekaliście na wakacje? Łapka w górę! Macie już jakieś plany na wakacje? Ja mam po prostu wielkie, ogromne! I zaraz wam coś pokażę. Zobaczcie, mam już listę, moje plany wakacyjne. Ta-dam! Pierwszy punkt, najważniejszy. Wyjście do kina 2 lipca. A 2 lipca dlatego, bo już 2 lipca w kinach odbędzie się premiera filmu Mustang z Dzikiej Doliny Droga do Wolności. To jest kolejny rozdział popularnej historii. Opowieść o niezwykłej dziewczynce, która spotyka na swojej drodze dzikiego konia z prerii. Na pewno będzie dużo przygód. Mustang z Dzikiej Doliny Droga do Wolności. Na pewno pójdę do kina. A wy? Ktoś dzwoni do drzwi. Nikogo nie ma. A to co? Wspaniała okazja wypoczynku twojego dziecka. Kalejdoskop przygód. Lato 2021. Mamo, ja chcę na obóz! Nie. Ale dlaczego? No mamo. Aisza, czy ty nie pamiętasz, co było w zeszłym roku? Pamiętam. I wy też chyba pamiętacie opiekunkę. Ale mamo, zobacz, to jest zupełnie inny obóz. Wspaniała okazja wypoczynku twojego dziecka. Dobra, pokaż, jaki jest termin. 25 czerwca do 5 lipca? Oha, tylko 25 jest dzisiaj. To idę pakować plecak. Stop, Aisza. Co, mamo? Ale ty przecież na 2 lipca miałaś zaplanowane wyjście do kina. Na premierę. Ha, daj mi tą ulotkę. Zobacz, wyjście do kina 2 lipca na premierę filmu Mustang z Dzikiej Doliny Droga do Wolności. Mamo, cały obóz idzie do kina. No co, zgadzasz się? Dobra, idź, pakuj swój plecak, ale jak coś, to ja ostrzegałam. W sumie jak zawsze. Hurra, hurra! Ulotkę zapomniałaś. Nie jest mi potrzebna! Tak, Aisza, spokojnie, spokojnie, bez stresu, przyspokujesz na obóz. Pamiętnik, piórnik, książkę, pamiętnik, laki, mazaki, laki, mustang. Koń to bardzo potrzebna rzecz na obozie. Może i zajmuje prawie cały plecak. Latarka i pop-it. Jestem gotowa. Czy w tamtą? W tą. Idę. Wakacje, znów będą wakacje. Na pewno mam rację. Wakacje będą znów. Wakacje. Co to za dźwięki? Też to słyszycie? Gdzie ja jestem? Nie, coś jednak słyszę. Co to za dźwięki? Nic już nie rozumiem. O! Tusia? Aisza? Co tu robisz? To ty co tu robisz? Idę na obóz! Co? Żartujesz? To ja idę na obóz! Ja też idę, zobacz! Co chcesz mi pokazać? Tu, patrz!
co? To mój obóz! Jazda konna, wyjście do kina, 2 lipca, wspaniały odpoczynek. To ten sam obóz, co twój? Tak, Tosia! Żeby tylko nie było powtórki, jak w zeszłym roku. No, mam nadzieję. Ale zobacz, adres jest inny. Ulotka też jest inna. W zeszłym roku też była Ale, a teraz jej nie ma, więc wszystko będzie w porządku. Jestem tego pewna. Wiesz, Aisza, Ale też będzie na obozie, tylko się spóźnia. Co? Tak, teraz ma zajęcia z jazdy konnej. Ostatnie, więc musiała być. To może poczekajmy na Ale i razem pójdziemy na obóz. Dobry pomysł. Ja wiem, gdzie ona ma te zajęcia. Chodźmy tam. Okej. Tosia, mówiłeś, że wiesz, gdzie Ale ma te zajęcia, a nie wiesz. Pomyłka wyszła. Przepraszam. To się daleko jeszcze. Jeszcze trochę. Już jestem zmęczona. To się na pewno prawidłową drogę wybrałaś. Tak, już jesteśmy. Konie, super! Tylko gdzie jest Ala? Zobacz, Ala idzie. Nareszcie. Aisza, co ty tu robisz? Idę na obóz. Razem idziemy. Tak. Czyli będzie powtórka, tak jak w tamtym roku. Nie. Dobra, żartuję, chodźmy. Wydaje mi się, że to będzie najlepsze rozpoczęcie wakacji. Tak! Odpoczniemy. I pójdziemy do kina przecież. 2 lipca. Ale super. To tutaj? Chyba tak. Ja mam złe przeczucie. Nareszcie, już jestem zmęczona. Nie tylko ty jesteś zmęczona. Halo, halo, jest tu ktoś? Jestem ciekawa, będziemy mieć opiekunkę czy opiekuna? I opiekunkę, i opiekuna. No co, kochane, witajcie na obozie. Czy to mi się śni? Powtórka z zeszłego roku? No nie wierzę. Dziewczyny, wracamy. Hola, hola, panienki, gdzie się wybieracie? Nie chcecie poznać drugiego opiekuna? Drugi opiekun? Czyli to chłopak, tak? Tak, jest tutaj w namiocie. Może zostańmy chociaż na jeden dzień. Dziewczyny, będzie fajnie. Co ona jest taka milutka? Ja zawsze byłam milutka. Jutro mam urodziny i czekam od was na prezenty. O, to chodziło. A kiedy poznamy tego drugiego opiekuna? Teraz. To on naprawdę? Jeśli chcecie więcej przygód obozowych, to dajcie łapkę w górę. Do zobaczenia. Pa, pa. Idę na obóz! O morze! Na obóz! Na morze! To się idzie pieszo na morze, okej. Okay. Jutro mam urodziny i czekam dla was od... dla was.